Rozmowa dnia. A w naszym studiu Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Czy prezydent Andrzej Duda zablokował reformę wymiaru sprawiedliwości? Bo większość 3/5 to wcale nie jest kosmetyczna poprawka. Tak mają być wyłaniani kandydaci wskazywani przez parlament do Krajowej Rady Sądownictwa. No i bez udziału tak zwanej totalnej opozycji, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość, kandydatów pewnie do KRS-u zgodnić się nie da. No, jak patrzę na to, co dzieje się w ostatnich dniach w Sejmie, to trudno mi sobie wyobrazić jakąś harmonijną, jakąkolwiek współpracę w tej sprawie. Tak, pan redaktor ma na myśli chociażby wczorajsze wydarzenia podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy totalna opozycja próbowała wyrwać mikrofon przewodniczącemu komisji, żeby zablokować obrady. Zresztą oni tak mówią. Grzegorz Schetyna też powiedział, że będzie uruchamiał emocje, żeby zablokować zmiany w wymiarze sprawiedliwości. No, a Nowoczesna tak zgłosiła 1000 poprawek, żeby dłużej trwały obrady, ale też no takie jej prawo mogła zgłosić. Zabawne było, kiedy szefowa klubu Nowoczesnej, pani Lubnauer jest szefową klubu, powiedziała, że wnioskuje o przerwę, żeby mogła się zapoznać z poprawkami, które zgłosiła. Prawda? To jest interesujące podejście do sprawy. No tak, ale to zamieszanie prędzej czy później się skończy. Oby prędzej, bo sceny, w których posłowie wołają do siebie pan jest łobuzem, nie to pan jest łobuzem, to niczego dobrego polskiemu parlamentowi nie przynoszą. Ale tak, najprawdopodobniej w piątek zmianami się już będzie zajmował Senat. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie. Z tymi poprawkami, które wskazał pan prezydent, przepisy zostaną uchwalone, wejdą w życie. No i zastanawiam się, jak mówię, jak we współpracy z Nowoczesną, czy z Platformą, może z PSL-em, wybierać sędziów, skoro te rowy są tak głębokie. Stąd moje pytanie, czy tak naprawdę ta propozycja prezydenta Andrzeja Dudy po prostu nie zablokowała części reformy wymiaru sprawiedliwości? Pan prezydent podczas konferencji prasowej postawił warunek zmian, które uważa za właściwe, bo powiedział prezydent Andrzej Duda, że uważa, iż wymiar sprawiedliwości musi zostać zmieniony. Jest to rezultat konsultacji prezydenta, chociażby w kampanii wyborczej, ale także prezydent Duda jest bardzo aktywnym prezydentem, jeździ po Polsce, rozmawia z ludźmi. Rzeczywiście powszechne jest zdanie wyrażane przez Polaków, że wymiar sprawiedliwości jest chory, że wymaga naprawy. No, to jest propozycja pana prezydenta. My, Prawo i Sprawiedliwość, szanujemy taką propozycję. W związku z tym poprzez wprowadzenie poprawek, to zostało przyjęte przez komisję. Mimo oporu totalnej opozycji wczoraj komisja przyjęła poprawki tożsame ze zgłoszonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zakładam, że dziś Sejm uchwali te zmiany, Senat także. Stanowią one, będą stanowić obowiązujące prawo, bo mówił prezydent, że podpisze ustawę dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości, jeśli będą te poprawki, a zasadnicza z nich sprowadza się do wyboru KRS-u przez 3/5, a więc przez kwalifikowaną większość. Trudno, rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że trudno będzie taką większość uzyskać, ale przyjmujemy wyzwanie. Prezydent, no, ale pan tak trochę się w tej chwili dystansuje, jakby chciał powiedzieć tak, no pan prezydent złożył poprawki, my posłuchaliśmy, a teraz to już odpowiedzialność spada na pana prezydenta, jak się okaże, że nie można wybrać, albo że bardzo trudno będzie wybrać tych kandydatów. Ja opisuję sytuację. Ona tak przebiegała. Rozumiem też założenie, jakie przedstawił prezydent Duda. Pan prezydent oczekuje tego, żeby kwalifikowana większość, a więc żeby ponad podziałami doszło do wyboru. A opozycja odpowiada, że to żadna różnica, czy 2/3, 3/5, zwykła większość, bo i tak niekonstytucyjne są po prostu te ustawy zaproponowane i o KRS-ie, i o Sądzie Najwyższym. Czyli jeśli tutaj miało być coś ugrane, żeby ułagodzić opozycję, no to okazuje się, że nie, bo mówi ona to samo, co poprzednio, a manifestanci pod Pałacem Prezydenckim też nie skandują Andrzej Duda, nasz prezydent, albo to dobrze, że interweniujesz, tylko skandują, będziesz siedział. No to wszystko prawda. Rzeczywiście tak jest. Cóż, mnie pozostaje tylko potwierdzenie, że pan prezydent postawił takie oczekiwania, Prawo i Sprawiedliwość takie oczekiwania spełniło. No i będziemy starać się wypełniać
to wszystko, co będzie prawem. A pan się boi tego, że będzie się działo? Bo demonstranci z KOD-u to nie tylko pod adresem prezydenta, ale też atakując wczoraj posła PiS Grzegorza Janika, skandowali, będziesz się działo. Zdaje się, że to jest taki program tej części opozycji dla wszystkich, którzy w tej chwili są przy władzy. Oni są ludźmi, którzy mówią, że bronią demokracji, tymczasem ograniczają prawa innych. Bardzo charakterystyczne jest to, że każdego dziesiątego mówią nie o tym, że chcieliby manifestować, demonstrować, gromadzić się, tylko mówią, jak zablokować zgromadzenie tych, którzy upamiętniają ofiary tragedii smoleńskiej. Oni chcą zabrać prawa innym, chcą ograniczyć prawa innym. Czym są powodowani? Oni bronią tej kupy kamieni, nawiązując do wypowiedzi ministra Sienkiewicza. Chcą, żeby było tak, jak było. A propos blokowania, to jak wielu jest manifestantów przed budynkiem parlamentu, jak wielu policjantów pilnuje tam porządku? Teraz jest około 20, śpią w namiotach, które sobie rozstawiali, a policjantów jest tylu, ilu trzeba, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Takim newralgicznym punktem były wydarzenia z nocy z piątku na sobotę, kiedy przeskakiwali przez barierki, kiedy próbowali wedrzeć się na teren Sejmu. Policjanci ich wynosili. To jest właśnie różnica. Będą jakieś zarzuty w związku z tym dla tych, którzy próbowali dostać się na teren Sejmu? Tak, oczywiście. O tym zdecyduje sąd. Przypomnę, że ci, którzy rzucali się pod samochody pani premier 18 grudnia ubiegłego roku na Wawelu i pod samochód premiera Jarosława Kaczyńskiego, popełnili wykroczenia, przyznał sąd. Sąd skazał ich na grzywny. A jak to jest działanie, które się powtarza? No bo spora część tych manifestantów to są ich stali uczestnicy. To jak tak sąd raz, drugi, trzeci będzie musiał ukarać za jakieś wykroczenia, naruszenie przepisów, to może się to potem skończyć surowszymi wyrokami w tych sprawach? Ja myślę, że taka jest logika wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli ktoś ukarany nie naprawia krzywdy, jaką wyrządził, tylko popełnia jeszcze raz ten sam czyn, to naraża się na surowszą odpowiedzialność karną, ale o tym decydują sądy, nie ja. Też wiem, jaka jest logika wymiaru sprawiedliwości. Pytam dlatego, że ewidentnie części opozycji chyba zależy na tym, żeby w świat poszła taka informacja o tym, że rząd albo pałuje opozycję, albo aresztuje, czy wsadza do więzień w ogóle manifestantów i tak dalej. No właśnie, to spójrzmy na to, jak zachowuje się totalna opozycja. Mówiliśmy na temat scen tych skandalicznych scen z wczorajszego wieczoru z posiedzenia komisji. Zachęcam, żeby spojrzeć w internecie, jak zachowują się totalni, chociażby każdego dziesiątego, czy w nocy z piątku na sobotę. Posłuchajmy tego, co mówią. No, na przykład noblista Wałęsa mówi o pałowaniu, mówił też o pałowaniu wtedy, kiedy Solidarność występowała przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości cofnął to podwyższenie wieku emerytalnego przez koalicję Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i wtedy Wałęsa mówił o pałowaniu tych, którzy się temu sprzeciwiali, a dziś Wałęsa jest jednym z prominentnych polityków totalnej opozycji. Pana koledzy partyjni mówią o puczu 2. To nie są za mocne słowa wobec tego, co teraz się dzieje i też czy nie były za mocne wobec tego, co działo się w grudniu ubiegłego roku? Nie, to są słowa oddające stan, w jakim znajduje się opozycja. Te hasła mówiące właśnie o blokowaniu, mówiące o emocjach, które mają służyć temu, żeby zablokować przecież decyzje podejmowane zgodnie z regułami, zgodnie z konstytucją obowiązującą w Polsce. Ulica i zagranica, bo przecież oni zagranicę także wykorzystują do walki z polskim rządem. To wszystko przypomina najgorsze wydarzenia z naszej historii. Ja kiedy spoglądałem wczoraj na blokadę stołu prezydialnego przez posłów z Nowoczesnej i z Platformy Obywatelskiej, to wyobrażałem sobie, że tak wyglądała działalność na przykład posła Sicińskiego, który w połowie XVII wieku jako pierwszy użył liberum veto, a więc krzyknął veto i uciekł
na Pragę. To ja teraz jeszcze na koniec też ucieknę od tego, co dzieje się w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Sejmie, ale pozostanę w Sejmie, bo doczytałem dzisiaj w dodatku ekonomicznym do Rzeczpospolitej, że w Sejmie cały czas trwają prace nad tą zmianą przepisów, o której mieliśmy okazję kiedyś w Sygnałach nie rozmawiać, czyli nad tym, żeby można było za mandaty zapłacić kartą. Tak. Pan mówił, że w lipcu, no teraz okazuje się, że w lipcu to na pewno nie, bo za 10 dni nam się skończy, a jak się dowiedziałem dziś, te przepisy cały czas są w parlamencie. To kiedy wyjdą z parlamentu i kiedy ta zmiana wejdzie w życie? To nieprecyzyjna informacja. Te przepisy wyszły już z parlamentu i czekają na podpis pana prezydenta. Nie sądzę, żeby to pan prezydent... spojrzy, żeby... Tak. Program upowszechniania, tak? Wyposażenie w terminalach zależy od dalszych prac legislacyjnych, które toczą się obecnie w parlamencie. Tak tutaj jeden z rozmówców to mówił. To był kodeks wykroczeń, który został zmieniony przez parlament. Z tego, co wiem, już Senat zaakceptował taką zmianę, a więc ta zmiana czeka na podpis prezydenta. Nie sądzę, żeby pan prezydent miał jakieś uwagi, ale oczywiście to jest kompetencja pana prezydenta. Mówił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.